Dzień dobry, w nowym roku, kochani. Dobra, już nie mogłam się powstrzymać. Dobra, w każdym razie cieszę się, że was widzę, że was słyszę i w ogóle no, w nowym roku jesteście super, fajni, normalnie ekstra git. W każdym razie, no, lecę do was z nowymi przygodami Dzieciliny w nowym, pięknym roku 2024. Jeżeli nadal mnie oglądacie, to zostawcie lajka, subka i w ogóle co tam chcecie, wiadomo, no, ja muszę to powiedzieć. Akurat się tak przydarzyło, że powiedziałam to na początku odcinka, ale to tam nie szkodzi. W każdym razie, nie jesteśmy dzisiaj sami, mamy tutaj osobę towarzyszącą, która nie będzie nic wtrącać, no chyba, że czasami coś tam dopowie. Tak, siedzi tutaj obok, ale udaje, że go nie ma, więc no dobra. W każdym razie, no, chciałam jeszcze tylko wspomnieć, tak na szybciutko, że jestem ostatnio bardziej aktywna na Instagramie, więc jeżeli chcecie mnie złapać, pogadać, albo po prostu zalajkować coś tam, co robię, to zapraszam na mojego Instagrama. Dobra, już nie przedłużam. Zaczynamy, bo wiem, że jesteście ciekawi, ja też. Dobra, lecimy. A Boże, później moja wróżko. Kontynuuj. I teraz będzie Dom Sekretów. A no tak, bo faktycznie. Teraz idziemy do Nataniela na nockę. No tak, przypomniało mi się. Pora udać się do domu Amber. Być może ta piękna posiadłość skrywa ważny sekret. Udać się rozwiać swoje wątpliwości i odkryć sekret Nataniela w odcinku 23. Dobra. 23. Kurczę, to mój numer. Ja jestem z 23, a wy? Dajcie znać. Koniecznie. No, jestem bardzo ciekawa. Dobra, lecimy. A, błąd. Dobra, cicho, błąd. Ale widziałam, że dostaliśmy 300 punktów akcji, no właśnie. Tak, także super. A, poczekajcie tylko trochę ściszę. Coś takiego będzie ok? Mam nadzieję, że tak. Dobra. Ok, ja tutaj sobie jeszcze zerknę, ile mamy punktów. Mamy 800 punktów, kochani, także dzisiaj coś czuję, że będzie długi odcinek. Dobra. W poprzednim odcinku miałaś możliwość zachować dla siebie specjalny przedmiot, zestaw do makijażu. Serio? Nic mi o tym nie wiadomo. Znacznie nie pamiętam. Ach tak? Jaka szkoda, nie udało ci się go znaleźć lub zachować dla siebie. Ten zestaw pozwala ci odblokować nowe grymasy, które mogłabyś znaleźć w swojej szafie. Aha. Jeżeli chcesz mieć do nich dostęp, to zagraj ponownie w odcinek 22 i spróbuj go zdobyć. Do zobaczenia. A, dobra. O to chodzi. No to I'm really sorry. Byłam taka głupia, że nie widziałam. I'm really sorry. Wybacz Chino Mimi. Chino Mimi ona się chyba nazywa. No, niestety. Dzięki, do zobaczenia. Zacznij odcinek 23. Słuchajcie, kochani, ja nie będę robiła tutaj spin-offów, bo wiadomo, nie o to nam chodzi, tylko chodzi nam o to, żeby brnąć z tą fabułą, żeby wiedzieć jak najwięcej, żeby się pośmiać. No wiadomo. Dobra, lecimy, lecimy. Sorry, bo ja już tutaj wtrącam moje anegdotki. Dobra. Wróciłam do domu po tym, jak udało mi się przekonać Amber, aby zaprosiła mnie do siebie dzisiaj wieczorem. Chciałam poobserwować Nataniela i jego rodziców, abym sama mogła ocenić, co się dzieje u nich w domu. Sam nie chciał mi nic powiedzieć. No właśnie. Zaczęłam przygotowywać swoje rzeczy, aby potem udać się pod szkołę. To tam miałam się spotkać z Amber. No właśnie, bo myśmy tak, powiedzmy, no, zrobili taki udawany rozejm, nie? Z Amber, z tego co pamiętam w poprzednim odcinku. Niestety, jedyna piżama, jaka mi została, to stara piżama, którą kupiłam jeszcze w gimnazjum. Nie ma mowy, abym zabrała ją do Amber. Na pewno obróciłoby się to przeciwko mnie. Okej. Czyli idziemy na zakupy, z tego co rozumiem. Okej. Pozostałe były brudne. Nie pomyślałam, aby je wcześniej uprać. Aha, super. Muszę szybko pójść do sklepu, zanim go zamkną. No, wiedziałam. Co mówiłaś? O, mamusiu, dzień dobry. A, mamo, przestań mnie tak straszyć za każdym razem. Pukaj, zanim wejdziesz. Boże. Super, kocham cię, mamusiu. Zapukałam, ale nie odpowiadałaś. Posłuchaj, nie za bardzo podoba mi się ten pomysł, abyś... Co? Nie spała dzisiaj w domu. A, sorry, dobra. To już drugi raz, gdy informujesz nas w ostatniej chwili. To samo było z nocowaniem u Melanii. O. Ale, mamusiu, to nie moja wina, to wina tej pierdoły dzieciliny. To ona nie dała wam znać. Co mnie to obchodzi? Przepraszam, obiecuję, że więcej się to nie powtórzy, ale naprawdę muszę tam pójść. Musisz? A, no muszę. Ja chciałam powiedzieć, chcę. Zmyłam się szybko, aby nie zadawała mi już więcej pytań. Aha, super. No, fajnie traktujesz swoich rodziców. Jesteś po prostu super. Uwielbiam cię, ty pierdoło jedna. Dobra, no dobrze, sklep z ubraniami to w tamtą stronę. Dobra, w którą? Chyba tu, o ile dobrze pamiętam. Tak, weszłam do butiku. Dobra. O, Roza, dzień dobry. Cześć, Dziecielina, co tutaj robisz? Ech, a co się robi w sklepie? Kurde, szukam ciuchów. Chciałam kupić nową piżamę. A w ogóle, sorry, coś się dzieje z moim głosem dzisiaj. Poczekajcie, w ogóle przydałoby się, żebym sobie wzięła troszkę wody.
piżamę? To niemożliwe. Muszę cię wszystkiego uczyć. Dziewczyny nie śpią w piżamach, tylko w koszulach nocnych. Uuu, ostro. Ej, ale ty nie wiesz, że idę do Nataniela. Cicho. Poczekaj, tylko sobie wodę naleję, bo tak strasznie mi zaschło w gardle. O. O. Będę musiała popijać co jakiś czas, bo niestety no, moje gardło już nie daje rady. Przez to ciągłe gadanie i śmianie się. Dobra, sekundę. Ach, much better. Dobra. Ech, wolałabym nie. Chcę nocować u koleżanki, a więc nie muszę być elegancka. Zawsze musimy być eleganckie. Wyobraź sobie, że u tej koleżanki wpadniesz na mężczyznę swojego życia. Będziesz żałować, że kupiłaś piżamę. Boże, uwielbiam ją. Dlaczego takie rozmowy zdarzają się zawsze mi? No to muszę coś kupić. Czy jestem skazana na słuchanie morałów, w czym powinnam spać? Oczywiście. W tym momencie mamy dwa bardzo fajne modele. Chodź, pokażę ci. Okej. Okay. To twój butik czy butik Leo? Haha, powiedzmy, że wszystko, co jest jego, jest też moje. Aha, okej, okay, dobra. W sumie to nie rozumiem tego podejścia. Nie, serio, tak nawiasem mówiąc. Nie lubię tego, że co moje, to twoje i takie tam. A więc w tym momencie dwa modele są bardzo popularne, ale to zależy od gustu, bo osobiście nigdy w życiu bym tego nie założyła. Jesteś pewna, że nie chcesz przynajmniej zobaczyć tych koszulek? Roza! Zgrozo! Okej, już dobrze. No to którą wolisz? Zobacz stroje. Okej. Co my tu mamy? Aha, coś takiego i coś takiego. Szczerze mówiąc, ta mi się o wiele bardziej podoba. Jest taka słodko. I czy to jest kotek? Nie, jeśli to jest kotek, to ja to biorę. Od razu. No przykro mi. Jeżeli nie będzie ilustracji, no to sorry, ale muszę to wziąć. Zatwierdź. To słodkie. Rozo, dobrze wiesz, że znam to krytyczne spojrzenie. Och, nasz klient, nasz pan. Nie dam się przekonać. Nie ma mowy. Jeżeli chcesz dzięki temu uwieść jakiegoś chłopaka, to uwierz mi, że tylko tracisz czas. Rozo. Nie będę kłamać. Chciałam przede wszystkim oddać ci przysługę. Muszę iść, jestem już spóźniona. Mówiłaś, że gdzie idziesz? Niczego ci jeszcze nie powiedziałam. Będę nocować u Amber. O nie, nie mów tego. Co? O Boże, ja próbuję się z nią pogodzić. O Jezu, nie. Kłamczucha, coś przede mną ukrywasz. Co kombinujesz? Nic takiego, zapewniam cię, że chciałabym rozluźnić atmosferę dla Nataniela. Jasne, znam cię. Wiem, że to nieprawda. Lepiej, żebyś jutro mi wszystko opowiedziała. O nie. Ty paplo jedna. Jeżeli przeżyję do jutra. No, nie przeżyjesz. Przykro mi. No dobra. Zajrzyj do domu, a potem poczekaj na Amber przed liceum. Okej. Czyli do domu najpierw. Co mamy w domu? Wróciłam do domu, aby skończyć się pakować. Okej. Amber uprzedziła mnie, że po mnie przyjdzie... Aha, dobra. Wykręci... Co? A, nie przyjdzie. Boże. Jak ja czytam, pardon. Wykręciła się argumentując, że mieszkam w szemranej dzielnicy. Aha, super. Sama będę musiała ją znaleźć pod szkołą. Boż. Dobra, idziemy. Ups, Kastiel. Ach, to ty. Ja Jezu, uwielbiam cię, Kasiu. Cześć. Dlaczego zgodziłam się na ten beznadziejny układ z Amber? No ale teraz, skoro wprosiłam się do Amber, to muszę spróbować trochę załagodzić sytuację z Kastielem. A no tak, bo myśmy go, no, ochrzanili ostatnio. Znaczy, no, kazaliśmy mu spieprzać. Nawiasem tak brzydko mówiąc. Przepraszam. Wiem, że nie powinnam tak mówić, ale no cóż, trudno. Myślałam, że miałaś się już do mnie nie odzywać. Ja lepiej już sobie pójdę. Nie czuję się na siłach, aby wymyślać nową wymówkę. No to idziemy. Hau! A! Co, jakiś pies? A, jego pies. Hau! Prawie dostałam zawału serca. Co za tchórz. Tylko się przywitał. To nie jego się przestraszyłam, tylko ciebie? Tak, ale mógł na mnie skoczyć. Ale jak szczeka, to wygląda groźnie. Damże, jak szczeka, to wygląda groźnie. Po prostu. Och, biedactwo, boisz się pieska? Ale patrzcie, poszło na plus. Pieska? Uważasz, że jest mały? Pani Kara, przestań się ze mnie nabijać. Kasiu, Kasiu. No to co ty tutaj robisz? Idę do liceum. O tej godzinie zazwyczaj jesteś punktualna, ale teraz to będziesz nieźle przed czasem. O Boże, Kasiu, kocham cię. Idę się z kimś spotkać, przecież nie idę na lekcję. To była ironia, spotkać z kim? To nie twoja sprawa.
Ja zawsze ci odpowiadam, gdy za każdym razem przychodzisz pytać mnie o głupstwa. Nie zawsze. Idź ty. Powiesz w końcu, o co chodzi. Ej, a co ty się tak interesujesz? Wylozu, idę się spotkać z Amber. Będę ci się u niej nozować. Po co ty to mówisz, pierdoło jedna? Poczekajcie, muszę się napić, aż nie mogę z niej. Nie, ja nie mogę. Po prostu ona mnie rozwala, ta dziewczyna. Sekundę. Ja nie mogę, ja się tak kurczę ekscytuję, że już nie mogę mówić powoli. Idziesz do tego idioty gospodarza? Tak, ale idę przede wszystkim ze względu na Amber. Amber, co ty znowu kombinujesz? Nie musisz tego wiedzieć. Chwileczkę, to ma jakiś związek z tym, że między nami wszystko skończone? Nie mam ochoty o tym gadać. A po raz pierwszy byłem gotowy cię wysłuchać. No, może później. Miłego wieczoru. O Boże. Uwielbiam. I love it. I'm loving it. Dobra, liceum. Dobra. Śmiesznie wygląda z tym tostem, tak by the way. Dobra, czekałam na Amber przez pół godziny, ale się nie pojawiła. No co za... No, nie powiem co. Żmija, kiedy pomyślę, że przez nią pokłóciłam się z Castielem. Trudno, wracam do domu. Serio? Jak to? No dobra, idę przez park. Jakoś tak wyszło. Muszę teraz obmyślić plan wymiany. Dziecielino! Mamo! Naprawdę musisz przestać się tak zjawiać znienacka. Wybacz, ale ostatnio jesteś tak pochłonięta swoimi myślami, że to jeden sposób, aby do ciebie dotrzeć. Jakaś Amber do ciebie dzwoni. Mama podała mi słuchawkę i wyszła z pokoju. A, spoko. Słucham. Gdzie ty się podziewiasz? Od kilku godzin próbuję się do ciebie dodzwonić, aby podać ci mój adres. Od kilku godzin? Nie przesadzaj, skąd masz mój numer? Peggy zdobyła numery wszystkich uczniów, gdy szperała w pokoju nauczycielskim. Wystarczyło, że grzecznie ją poprosiłam o twój numer. A tak poza tym, ty nie miałaś na mnie czekać pod szkołą? No właśnie, głupia ty. Czekałam na ciebie ponad pół godziny. To dlatego nie mogłaś się do mnie dodzwonić. Tylko dlatego, że zgodziłam się, abyś przyszła do mnie do domu, nie oznacza, że ułatwię ci sprawę. Przypominam, że nie jesteśmy przyjaciółkami. To i tak dużo, że pozwoliłam ci u mnie nocować, a więc nie przesadzaj. Słowo daję. Przez tę dziewczynę tracę wiarę w ludzkość. No dobra, dasz mi w końcu swój adres, abyśmy zakończyły już tę historię. Amber podyktowała mi swój adres. Dobra. I nie zapomnij, że mili goście przynoszą prezent dla swoich gospodarzy. Ta jasne, jeszcze mam ci coś kupować. No chyba cię... Ajajajaja, już chcę powiedzieć coś niecenzuralnego, ale no nie mogę niestety. Chociaż już raz mi się wymskło, przyznaję. Okej, zrozumiałam. Lepiej, żebym już poszła, jeżeli mam jej coś kupić. Nie! Kurde! Przepraszam, jeżeli jesteście teraz na słuchawkach. Boże, dlaczego? Ta gra mnie dobija. Dobra. Czyli sklep, tak? Jakiś to sklep ona ma na myśli. Aha, pewnie, Boże, pewnie targ czy coś. Bazar. Nie. To gdzie ja mam iść? Kurczę, zapomniałam kupić świeczki dla Amber. Świeczki? To gdzie są kurwa... przepraszam, kurczę, te, świeczki. Kurczaki. Jak ja mam je kupić? Aha, czyli pewnie... Okej, dobra, już rozumiem. Poczekajcie sekundę. Czyli wychodzi na to, że chyba muszę przejść tu. I tu. To jest. Takie coś. A to ja myślałam, że mogę normalnie pójść do sklepu. Bez sensu. Dobra, przynajmniej mam. Przyszłam na przystanek autobusowy i udałam się w kierunku wyznaczonym przez Amber. Zapłaciłam 2 golce za bilety. Dobra, za bilet, sorry. Ale brama. Mają naprawdę świetny dom. O, przepraszam bardzo za to powiadomionko. Nie widzieliście tego. Mają naprawdę świetny dom. Dzwoniłam i ktoś otworzył drzwi. Dobra. Dziecielina, co się dzieje? Masz jakiś problem? Cześć, Naciu. Dziecielina, spróbuj być przekonująca. Dasz radę. Przecież udało ci się zdobyć główną rolę w przedstawieniu. O Jezu, nie. Amber cię nie uprzedziła? Zaprosiła mnie dzisiaj na noc. Postanowiłyśmy zakopać topór wojenny. Co? Amber przerwała naszą rozmowę i popchnęła Nataniela, aby stanąć tuż przed nim. Ach, nie jest za wcześnie. Masz mój prezent? Daj jej zapachowe świeczki. Dobra, masz. To jest beznadziejne, ale dzięki. Nie ma za co. Boże, przerzuciła prezent przez ramię. No co za... Ja nie mogę.
Chodź, pokażę ci dom. Nataniel patrzył na nas z wytrzeszczonymi oczami, podczas gdy Amber wzięła mnie pod rękę. Jak widzisz, to jest przedpokój. Wow. Ty, ale kurczę, no, nice. Zamknij gębę, bo wyglądasz jak ryba. Jest dosyć imponujący, okej. A jeszcze niczego nie widziałaś? Dobra, super. Czyli będziemy teraz... Aha, odkryj dom, dobra. To łazimy po pokojach. Później wrócimy tu na kolację. O, fajna kuchnia nawet. Wszędzie jest pełno okien, pomieszczenie jest bardzo jasne. Jak zwykle nie zwracasz uwagi na to, co najważniejsze. Spójrz na ten obraz, został namalowany przez bardzo znanego artystę. Ach tak, przez kogo? No, wiesz, ten. No, nie ma sensu, abym mówiła ci jego imię, bo i tak na pewno go nie znasz. Jezus Maria, a ty na pewno go znasz. Tak, jasne, lepiej od razu przyznaj, że sama nie wiesz, o kogo chodzi. W każdym razie ten obraz jest wart fortunę. Moim zdaniem... To nie to nadaje uroku temu pomieszczeniu. Jesteś beznadziejna. Dobra. No. Już chciałam coś powiedzieć. Jesteśmy na korytarzu, na pierwszym piętrze. Jest tutaj mój pokój, pokój Nataniela i nasza łazienka. Schody prowadzą na piętro rodziców. Oczywiście nie wolno ci tam wchodzić, zrozumiałaś? A za kogo mnie bierzesz? Za wścibską śmieję. Aha, super. No to to się rozumiemy. Bo ja myślę tak samo o tobie. Dobra, jakbym miała zamiar szperać w pokoju rodziców? Oj, no nie wiem. Wszystko się może zdarzyć, dziecielino. Wszystko. Domyślam się, że to musiał być pokój Nataniela. Amber pociągnęła mnie do tyłu. Aha, dobra. Nie pozwoliłam ci tam iść. Trzymaj się mnie. Okej, dobra. Sorry. Łazienka. Ta łazienka jest przepiękna. No w sumie może być. Kiedy pomyślę, że będę musiała się umyć w miejscu, w którym ty się myłaś, to przychodzą mnie dreszcze. A to co, ja jestem kurczę trenowata, czy co? O Boże, zastanawiam się, jak uda mi się powstrzymać do jutra, aby jej nie zabić. Nie wiem, serio. To jest jej pokój, nie? Tak. A to mój pokój, niezły, co nie? Według mnie to słaby ten pokój. Większość miejsca to zabiera ci łóżko. Jednak. Jest bardzo bogaty. Więcej niż to. Mam nawet jedwabną pościel. No wierzę ci na słowo. Dobrze, teraz znasz już najważniejsze pomieszczenie w domu. Macie naprawdę piękny dom. Dobra, niech ci będzie. Daruj sobie, już ci powiedziałam, że nie jesteśmy przyjaciółkami. Okej, to będzie długi wieczór. Chodź, idziemy, moi rodzice już wrócili. Zaraz będziemy jeść kolację. Przyznaję, że nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, abym porozmawiała z rodzicami Nataniela i Amber. No ale nie mam wyboru. O Jezus Maria, czekajcie, muszę się napić, bo nie wytrzymam. O Jezus Maria. No coś czuję, że to będzie naprawdę długi wieczór. Dobra, no to schodzimy na dół. Ha. No, nie wyglądają na zbyt takich milusińskich, co nie? Przynajmniej nie jego starych. Rodzice Nataniela byli w domu, nie wyglądają zbyt przyjaźnie. A no właśnie, to jest to, co powiedziałam przed chwilą. Oddychaj spokojnie. Witaj, dziecielina, tak? Tak, przy pani. Dobrze, muszę przyznać, że miło jest zobaczyć chociaż raz kogoś innego niż Lili i Charlotte. Okej. Okay. Wkrótce zasiądziemy do stołu. Mam nadzieję, że lubisz homary, panienko. Co? Nigdy w życiu nie jadłam homara. Nie każdy może sobie pozwolić na to, aby jeść homary. Jeżeli to danie cię zawstydza, to możesz jeść same warzywa. Słodko. Z chęcią spróbuję homara, dziękuję. Mogę państwu pomóc przy nakrywaniu do stołu? A gdzie jest Nataniel? Wiecie co? Nie wiem, czy od razu zaczynać temat Nataniela. Może nie. Może zapytajmy... Bądźmy grzeczni. Czy pomóc przy nakrywaniu do stołu? To miło z twojej strony, ale nie mamy w zwyczaju zaganiać do pracy naszych gości. To Nataniel nakrywa do stołu. Boże, biedny. A tak właściwie to się spóźnia. Trzeba w końcu nauczyć tego chłopaka punktualności. Jeżeli chcesz pomóc, to możesz po niego pójść. Powinien być w swoim pokoju, okej? Okay? Dobry pomysł. Amber w tym czasie będzie mogła mi opowiedzieć, jak ci minął dzień. Będziesz mogła. A, dobra.
Super, lepiej pójdę go poszukać. Boże, biedak. Serio? Tylko on to robi? Masakra. Jego pokój jest tu. Jezus Maria. Zapukałam i miałam nadzieję, że nie pomyliłam pokoju. Proszę. No, a w sumie Nathaniel ma taki normalny pokój. Hej, nigdy nie myślałam, że kiedyś zobaczę pokój Nathaniela. Spędzasz miły wieczór? Tak, można tak powiedzieć. Nie wyglądasz na przekonaną. No bo... Powiesz mi, co tutaj robisz. A, przejrzał mnie. No niestety. Już ci powiedziałam, Amber i ja postanowiłyśmy się pogodzić. Może po prostu chciałam spędzić z tobą trochę czasu. No nie wiem, słabe te odpowiedzi. Na pierwszą na pewno się wkurzy, bo nie powiem prawdy. Na drugą się wkurzy, no bo mamy słabe relacje. No to i tak jest do bani. No to nie wiem. Dobra, dajemy B. Trudno. Lub nie. Przysięgam ci, że tak. Znasz mnie, nie mam złych zamiarów. Damy B. No właśnie, to mnie martwi. Jak miło. Nathaniel, zejdź na dół i nakryj do stołu natychmiast. To głos matki Nathaniela. Aha, dobra. A ja powiedziałam to tak, jakby to był jego stary. Okej, spoko. Wydaje się być jeszcze mniej sympatyczna niż jego ojciec. O, to słabo. Muszę zejść na dół. Lepiej, żebyś zrobiła to samo. Okej. No to idziemy. Coś czuję, że będzie ciężko. Z moim głosem też. O mój Boże. Możesz mi podać warzywa? Mam nadzieję, że nie proszę o zbyt wiele. O Boże. O kurczę, ale sztywna atmosfera. Wszyscy są obecni, ale mam wrażenie, że nikt tego nie docenia. Tak, oczywiście. Auć. Jakiś problem? To nic takiego. Uderzyłam się o nogę stołu. Ha, 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 ha. Aha, to ona mnie kopnęła. Super. To Amber specjalnie nadepnęła mi pod stołem na nogę. Aha, spoko. Chłopcze, zdaj mi łokieć ze stołu. O Boże. Przepraszam. Nic nie chcę mówić, ale chyba mam lekki katar, albo mi się wydaje. Amber może nie... Co? Amber może nie trzyma łokci na stole, ale cały czas wysyła SMS-y podczas jedzenia i nikt jej nic nie mówi. Słodko. I ta okropna koszulka. Trzeba będzie ci kupić nowe ubrania. Wyglądasz jak klaun. O, super. Jest mimo wszystko lepsza niż tamta stara koszula. Jesteś jeszcze młoda, Amber. Nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo nasz wygląd może być ważny. Ta, wspaniale, no. Szybko się uczę, a niby dlaczego tak bardzo interesuje się modą? Jesteś głupia. To dobrze, moja droga. O Boże, Amber zawsze wie, co powiedzieć, aby jej rodzice byli zadowoleni. Dziecielina, a więc jak smakuje ci ten homar? Jest przepyszny, przepana. Jeżeli ci nie smakuje, to możesz to powiedzieć, wiesz? To bardzo drogie i wykwintne danie. Nie każdy potrafi je docenić. Szkoda by było, gdyby się zmarnowało. O Boże! Nic nie chcę mówić, ale no... No, sami rozumiecie, no. O Boże. Nie, naprawdę mi smakuje. Dziękuję, Amber. Naprawdę myśli, że uda jej się przekonać swoich rodziców, że jesteśmy przyjaciółkami, jeżeli będzie się tak do mnie zwracać? O Boże. Reszta wieczoru przebiegła w ciszy. Następnie przeszliśmy do deseru. To Nathaniel nas obsłużył. Biedny. Bam! O Jezu. Do tej pory ojciec Nathaniela cały czas był spokojny, ale teraz nagle uderzył w stół. Nathaniel! Co znowu? Tak? Ile razy będę musiał ci powtarzać, abyś nie zapominał o małych łyżeczkach, gdy nakrywasz do stołu. Ile? Blablabla, coś tam. Ja, ble. To już drugi raz w tym tygodniu. Wow, wkurza się łyżeczki? Wybacz, panienko, zazwyczaj mój syn wie, jak poprawnie nakryć do stołu. Nie powinno się na niego krzyczeć za coś takiego. To nic takiego. Dobrze, to nic takiego, nie chcę ich rozjuszyć. Wręcz przeciwnie. Młody mężczyzna, który otrzymał dobre wykształcenie, powinien przynajmniej znać sztukę nakrywania do stołu. Sztukę? Serio? Co? Pora deseru była jeszcze bardziej niezręczna niż sam posiłek. Chciałam skończyć jeść jak najszybciej. Dziecielina, idziesz? Nie,
Przepraszam, ale nie musimy posprzątać ze stołu? Nataniel się tym zajmie. O, super. Tak, tym lepiej. Muszę z nim porozmawiać sam na sam. Dziewczynki, możecie się już zająć swoimi sprawami. Nataniel wygląda na kompletnie zbitego stropu. Strasznie mi przykro, że muszę go zostawić samego. Masakra. No chodź już. Poszłam za Amber. Okej, słodko. Już mi się to nie podoba. Przygotowałam ci poduszkę i śpiwór. Nie mam materaca? Chyba śnisz. Trzeba było o tym pomyśleć i go sobie przynieść. Świetnie. Coś czuję, że to będzie niezła noc. Nie skarż się. I tak mam szczęście, że pozwoliłam ci wejść do mojego pokoju. Masz, Boże, przepraszam, jak ja czytam. Masz szczęście. Aha, dobra. Trzeba przyznać, że głupio by było, gdybyś kazała mi spać na wycieraczce. O Boże. Spoko. Przynajmniej by była traktowana jak zwierzątko. Spoko, spoko. Śmiesznie. Równie dobrze mogłam w ogóle cię nie zapraszać. Dla ciebie olałam Castiela. Byłaś mi to winna. Nie mam żadnej pewności, że jutro nie spróbujesz się z nim pogodzić. A więc lepiej uważaj na to, co dzisiaj robisz. Jeżeli pojawi się chociaż najmniejszy problem, to powiem tacie, że próbowałaś mnie udusić poduszką. Nie odważyłabyś się. A czemu nie? Ostro. Dobra. Pojawiła się krępująca cisza i jednocześnie trudno jest znaleźć neutralny temat do dyskusji z Amber. Boże, jak ja czytam dzisiaj. W ogóle trochę mnie gardło boli. Czekajcie, muszę jeszcze raz sobie nalać piciu, bo kurde, tragedia. Masakra. Już dawno tak nie czytałam w ten sposób. O, dobra. Dawno już nie czytałam w ten sposób i trochę wyszłam z sprawy. Ciekawe. No nic. Ty od dawna tutaj mieszkacie? Od naszego dzieciństwa. Dlaczego chcesz to wiedzieć? Wyluzuj się. Chciałam tylko zagaić rozmowę. Słuchaj, sytuacja i tak jest już wystarczająco beznadziejna, a więc nie przeginaj i nie udawaj, że wszystko jest normalne. A więc zostaniemy tak i będziemy sobie patrzeć głęboko w oczy? Tak, jeżeli będzie trzeba. Skoro tak, to chyba pójdę się przejść. I mogę wiedzieć, co dokładnie masz zamiar robić? Umyć zęby, chyba że chcesz zrobić to za mnie. Obejdzie się i nie musisz mówić takim tonem. Wyszłam z pokoju i bardzo dobrze. Jezus Maria, co za wredna żmija. No. O Boże, już dawno tak nie czytałam. Sorry za to. Dobra, lecimy dalej. Miałam nadzieję, że uda mi się zdobyć jakieś dowody, podsłuchując rozmowę Nataniela ze swoim ojcem, ale nie rozmawiali wystarczająco głośno. Nastała noc i wszystkie światła pogasły. Jedynie na parterze musiała się świecić jeszcze jakaś lampka. Okej, no to łazimy i szukamy, nie? Będę wścibska, jak zawsze. O, czekajcie! Świeczuszka! Widziałam, że się pojawiła. Pokój Nataniela, no... No spoko, pokój Nataniela. Pardon. Dziewczynko, nic to po tobie. Wracaj do pokoju Amber. Dobrze, przepani. Ups. Szybko się zmyłam. Okej, czyli nie mogę wchodzić na dół. Znaczy schodzić na dół. Dobra, rozumiem. Coś jeszcze tu jest do kliknięcia? No chyba nie bardzo. Nie wiem, nic nie widzę. Jestem ślepa, jak zawsze. Dobra. Skończyłaś już swój cyrk? Nie, poszłam do łazienki, ale zapomniałam zabrać szczoteczkę do zębów. Ale z ciebie cię majda. Lepiej naprawdę pójdę teraz umyć zęby. No, lepiej tak. Dobra, idę do łazienki. Umyłam zęby, było mi strasznie smutno. Nagle słyszałam głosy na parterze. Jak śmiesz mi się sprzeciwiać? Ble, ble. Tato, to nie to miałam na myśli, przecież to nie koniec świata. Nigdy nie będę tolerować nieudaczników pod tym dachem. Nigdy. Gdy słucham, jak ojciec krzyczy na Nataniela, to aż dostaję paraliżu ze strachu. O kurde, aż tak? Bam. Jaśnie, czy on właśnie uderzył Nataniela? Potem nastała przerażająca cisza. Dalej nie byłam w stanie się poruszyć. Ostro. Muszę wam powiedzieć, że to jest ostry odcinek. Ale jestem w szoku. Kurka, Felek, biedny. A czy ja mogę już zejść na dół? Proszę. Panienko, nie masz tutaj nic do roboty. No nie mogę. Niestety. Wróć na piętro. Szybko weszłam na górę. Dobra. Czyli nie mogę zejść na dół? To do pani.
Do pokoju Nataniela mogę wejść, ale tutaj nic nie ma. No dobra, trudno. No dobra, mogę już iść do łazienki? Tak, możesz. Sio, poszła. Co ci jest? Jesteś biała jak ściana. Można by pomyśleć, że zobaczyłaś ducha. Słyszałam, jak twój ojciec kłócił się z Natanielem. To brzmiało dosyć brutalnie. Często się to zdarza? No, moi rodzice nie są dla niego dosyć surowi, ale... Są dla niego, przepraszam. Ale to nic takiego. Po prostu dostał ochrzan, bo się spóźnił i takie tam. Mnie to śmieszy, bo sama mam o wiele więcej luzu. No, w sumie zauważyłam. Rozumiem. Okej, idę się przebrać w piżamę. Mój własny głos wydawał mi się dziwnie odległy. Idź, ja się przebiorę w łazience. Nie mam ochoty cię widzieć bez ubrania. Za bardzo się boję, że mogłabym zwymiotować. Oż ty! O Boże, dobra, dobra. Już cię nienawidzę, Amber. No, ze szczerego serca, no naprawdę. No nienawidzę cię, no nie, nie, nie. Jestem tak zszokowana, że nawet nie zrozumiałam, co właśnie do mnie powiedziała. Okej, czas abym założyła swoją nową piżamę. Dobra. Nie no, co z tobą jest nie tak? Gdzie znalazłaś taką brzydką piżamę? Przestań, przecież ona jest piękna, jest z kotkiem. W pewnym sensie to się cieszę, że nie mamy takiego samego gustu. Od tego do noszenia dziewczęcych ubranek. Nie przyszłam tutaj na pokaz mody. Ach tak? W takim razie mogę w końcu się dowiedzieć, po co tutaj przyszłaś? Pamiętasz ślady, które twój brat miał na plecach? Boże, przestań o tym mówić. Ale co ty tu znowu wymyślasz? Amber, przestań kłamać, dobrze wiesz, o czym mówię. Znowu będziesz gadać o tej historii z telefonem komórkowym? Już ci mówiłam, że to był tylko sposób, aby cię wykiwać. Myślałaś, że masz informacje, które cię interesowały, a ja to wykorzystałam. To nie moja wina, jeżeli dajesz się na wszystko nabrać. A więc naprawdę nic nie wiesz? Już ci mówiłam, że nie wiem, jak sobie to zrobił. Jesteś głucha, czy co? Kurczę, chyba faktycznie mówi prawdę. No to nie mam wyboru, muszę porozmawiać z Natanielem. Nie no, żebym nie żebym nie doceniała momentów, kiedy udało mi się ciebie przechytrzyć, ale zaczynam być śpiąca. Także teraz życzę ci wspaniałej nocy w twoim śpiworze. O Boże, dobra, idź sobie spać. Poszła, won, sz, a kysz, zmoro nieczysta, marsz do piekła, dobra. Poczekam, aż Amber zaśnie, abym mogła pójść porozmawiać z Natanielem. Myślałam, że ciężko mi będzie znaleźć moment, aby się wymknąć, ale... Gdy zaczęła strasznie chrapać, to wszystkie moje obawy natychmiast prysły. Niosła księżniczka. Wow, no, żarz chrapie. Mam nadzieję, że Nataniel jeszcze nie śpi. Boję się tego, jak zareaguje. A jeżeli nie chcę, abym zobaczyła go w piżamie? Nie, o to chodzi, kuźwa. Jeżeli chciałabym strzelać, to spokojnie mogłabym się założyć, że nosi staroświecką piżamę w kratę. Wygaduję kłopoty, ale muszę się trochę rozluźnić, aby znaleźć odwagę. Aha, o to chodzi. Okej, w końcu delikatnie zastukałam do jego drzwi. Kto to? Wejdź do jego pokoju. Okej. O Boże, on w slipkach śpi. Ups. Zdziecielina, co ty tutaj robisz? Ja muszę z tobą porozmawiać. Tym razem nie możesz się już wykręcać. O, pardon. Za to powiadomionko. Ups, właśnie do mnie dotarło, że śpi w bokserkach. W bokserkach! Nie mogłeś znaleźć lepszego momentu niż środek nocy? Musiałam. Skoncentruj się i przestań na niego tak patrzeć od stóp do głów. O Boże, ty głupia. Cicho ty. Tak. Musiałam zdobyć dowody, zanim mogłam zacząć z tobą rozmawiać. Dowody? Dowody, że twój ojciec się bije. O Jezu, powiedziałem ci już, że masz przestać się mieszać w tę historię. To nie twoja sprawa. Mogłabyś w końcu przyjąć to do wiadomości? Proszę, nie krzycz. Jeżeli twoi rodzice nas usłyszą, wyjdź stąd natychmiast. Nie, nie wyjdę. To zbyt poważna sprawa. Nie mogę udawać, że nic się nie stało. To niemożliwe. Wiesz, to bardziej skomplikowane niż ci się wydaje. No to mi wytłumacz. Możesz mi zaufać. Wzięłam go za rękę. Był tak zmieszany, że chyba nawet tego nie zauważył. Wydaje mi się, że dobrze ci to zrobi, jeżeli się komuś zwierzysz. Nie chcę krytykować swojego ojca. Musisz zrozumieć, że przechodzi właśnie ciężkie chwile. To dlatego z nikim o tym nie rozmawiam. O tym, co mi robi. O, ostro. Wybacz, ale wydaje mi się, że z was dwojga to właśnie ty przechodzisz najcięższe chwile. Nie wiesz, o czym mówisz. Mój ojciec zawsze prowadził wyjątkowe życie, odkąd zaczął wspinać się po szczeblach kariery w swoim międzynarodowym przedsiębiorstwie. Zawsze bardzo o nas dbał, o moją mamę, siostrę i o mnie, zanim co?
zanim ktoś inny nie sprzątnął mu sprzed nosa jego awansu. Jakiś czas temu mój ojciec miał zostać wiceprezesem swojego przedsiębiorstwa. Aha. Ach tak? He, mówimy o bardzo poważnej promocji. Dokładnie, tylko że młody absolwent, który dopiero co skończył studia, dał się zauważyć dzięki swojej teczce pełnej dyplomów. Aha, okej. Pomimo tego, że mój ojciec miał długi staż pracy i doskonałe kompetencje, to jego przełożony w końcu wolał zaufać nowemu kandydatowi. Rozumiem, że to musiało być dla niego bardzo trudne, ale to niczego nie tłumaczy. Domyślam się, że twój ojciec mimo wszystko pozostał na wysokim stanowisku w swojej firmie? Nie, problemy zaczęły się nawarstwiać. Nowy wiceprezes czuł się zagrożony, był bardzo sprytny i powoli zaczął ograniczać obowiązki mojego ojca, aż w końcu znalazł się na zwykłym stanowisku. Innymi słowy, mój ojciec znalazł się w pułapce. Chciał znaleźć się na szczycie, a teraz wie, że do końca swojej kariery zostanie na mizernym stanowisku. Nie rozumiem. Jaki jest związek między tobą i jego porażkami w pracy? Ja nie wiem, wyglądam jak psycholog. Wydaje mi się, że mój ojciec widzi we mnie obraz tego studenta, który ukradł mu awans. Jednocześnie chciałby, abym był tak idealny jak on. A nawet lepiej, abym nigdy nie dał się wygryźć jak on. Ale przecież to niemożliwe, nikt nie jest idealny. Wydaje mi się, że w ten sposób chce mnie uchronić przed porażkami, jakie sam przeżył. Wiesz, to wszystko w dobrej wierze, ta jasne. Może i tak, ale to nie usprawiedliwia jego czynów. Zdajesz sobie sprawę z sytuacji? Jak to możliwe, że akceptujesz to bez żadnego sprzeciwu? No właśnie. Jeżeli go wydam, to kompletnie zniszczy to naszą rodzinę. A i tak już teraz nie jest najlepiej. Mój ojciec na pewno straciłby pracę. Jesteśmy zadłużeni, z pewnością stracilibyśmy nasz dom. Co wtedy zrobiłaby moja mama i siostra? Tym się przejmujesz? Chociaż z jednej strony to w sumie no trochę rozumiem, ale z drugiej... O Jezus Maria. No właśnie. Dlaczego twoja matka i Amber nic nie mówią? Nic nie wiedzą? Amber nic nie wie. Wydaje jej się, że jest ulubienicą i że wszyscy będą zawsze spełniać jej zachcianki. Podczas gdy ja się często kłócę, a moja mama wydaje mi się, że udaje, że nic nie wie. Ale jak ona może na to pozwalać? Matka powinna chronić swoje dzieci. No właśnie. Nie powinnaś robić takiej afery. Na pewno wszystkie dzieci nieraz dostały reprymendę od swoich rodziców. Ale nie coś takiego, no. Ale słowną, a nie taką, która kończy się użyciem siły. Coś mi mówi, że na pewno oberwałeś od ojca częściej niż jeden raz czy dwa. To nie zdarza się aż tak często. No, wiesz co, sam fakt, że przydarzyło się to już chociaż raz, jest niedopuszczalny. No właśnie. Jeżeli ojciec lub matka dają dziecku klapsa, to po to, aby zrozumiało, że posunęło się za daleko, a nie po to, aby zrobić mu krzywdę. Jestem pewien, że to nie jest celem mojego ojca. Może, ale rezultat jest taki sam. Skrzywdził cię fizycznie, to przemoc domowa. Co by to nie było, masz się w to nie wtrącać, zrozumiałeś? Sam się tym zajmę, ta jasne. Ale uderzył cię także dzisiaj wieczorem, prawda? To nic takiego. A jednak coś i ja nad... A jednak coś. Ja bym powiedziała tak. Idź już spać. Jest już późno, a oboje idziemy jutro rano do szkoły. Musimy być w formie. Ale... O nie, dokonałeś złego wyboru. Nie! I nie otrzymałeś ilustracji. No to słabo. No trudno. Przepraszam, widzowie. Nie mam nic więcej do powiedzenia w tej sprawie. Oprócz tego, że mam nadzieję, że mogę liczyć na twoją dyskrecję. Patrzyłam na niego bez słowa, a potem wyszłam z pokoju. Niczego nie mogłam obiecać. Ale co ty tutaj robisz? Poszłaś nawiedzać mojego brata w jego pokoju? Cicho. Nie chciałam go... Co? Nie, chciałam go tylko o coś zapytać. Jesteś naprawdę beznadziejna. Wracaj szybko do mojego pokoju, zanim moja mama cię zobaczy. Dlaczego miałaby mnie zobaczyć? Przecież śpi, prawda? Ostatnio cierpi na bezsenność. Często chodzi po domu nocą. Ich matka jest tak samo straszna jak ich ojciec. No, oj tak. Dobra. No niestety, no nie udało mi się. Przepraszam, widzowie. No, coś spartoliłam, no. Amber wróciła do łóżka. Potraktowała mnie jak psychopatkę. Kilka minut później znowu zaczęła chrapać jak stara lokomotywa. A ja miałam wrażenie, że nawet spanie na podłodze będzie trudne. W każdym razie i tak nie będę mogła zasnąć po tym, co słyszałam od Nataniela. Przez całą tę historię praktycznie nie zmrużyłam oka. Aj. Następnego dnia Amber nie znalazła wystarczająco dobrej wymówki, abym sama pojechała do szkoły autobusem.
To jej ojciec zawiózł ją, mnie i Nataniela do liceum. Okej. Wydaje mi się, że nasz wspólny wyjazd został od razu zauważony. Przyjazd, przepraszam. Boże, jak ja czytam. Amber zmyła się w swoją stronę, jak tylko się odwróciłam. Chętnie zapytałabym ją, co sądzi o wczorajszym wieczorze. Boże, Jezus Maria. Ale wiecie co? Odcinek był dosyć długi i intensywny i przyznaję, że trochę mi głos wysiadł, więc tutaj sobie skończymy, dobra? Mam nadzieję, że wam się podobało. Wiadomo, zostawcie lajka, subka. Jeżeli chcecie dalej, no to wiadomo, jakiś komentarz, coś tam. I co sądzicie o tej całej sytuacji? Bo według mnie jest to dosyć ciężki temat, naprawdę. Także no. No cóż, w sumie nie chciałam, żeby ten odcinek był aż tak smutny, ale no, niestety jest smutny. No dobra, w każdym razie. No, tak jak już wspomniałam, jeżeli wam się podobało, to wiecie, co macie robić. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Całusy. Pa!